Okazuje się, że w rugby mogą grać nawet dzieci. Taka wersja siłowych zmagań z piłką nazywa się rugby tag i polega bardziej na bieganiu za zawodnikiem z piłką niż na bezpośrednim kontakcie. Dlatego jest bezpieczna. Eliminacje turnieju wojewódzkiego rugby tag dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odbyły się w ubiegłym tygodniu na Orliku przy Dziesiątce. Pomysłodawcą turnieju rugby dla dzieci i młodzieży był Zbigniew Jurzysta, trener budowlanych łódzkiego rugby klubu. Pieniądze wyłożył Urząd Marszałkowski. W wojewódzkiej lidze biorą udział szkoły i rugby kluby z Łodzi, Ozorkowa, Zgierza oraz z Duńskiej Woli. W każdym z tych miast odbywają się eliminacje, a ich zwycięzcy zmierzą się ze sobą w ramach finału wojewódzkiego. W naszym mieście eliminacje szkół gimnazjalnych odbyły się w czwartek 15 września, a szkół podstawowych dzień później. Jest to rugby tak, czy nie jest to rugby standardowe, różni się na pewno tym, że nie ma tutaj kontaktu. Więc dla dzieci jest to bezpieczniejsze. Drugą kwestią to jest również to, że jak mówię, nie ma tutaj szarż, są rugby tak. Tak po angielsku jest to szmatka, czyli tak bardziej kolokwialnie. Są tak zwane tagi, które są przypinane tutaj do pasa zawodników i owi zawodnicy wyrywają sobie te tagi, aby nie było akurat, jak mówię, tutaj kontaktu. Cała reszta raczej się nie różni od standardowego rugby, czyli mamy tutaj biegnięcie do przodu, podanie do tyłu. W wersji dla najmłodszych rugby tag to gra taktyczna na szybkość i podania, a nie młyny i starcia. Każdy z zawodników ma włożone zapaski dwie szarfy. Jeśli przeciwnik zerwie mu jedną, to znak, że w ciągu 3 sekund trzeba podać piłkę. Jeśli dwie, równa się to powaleniu na ziemię i stracie piłki. To bezpieczna nauka myślenia zespołowego i fajna gra, coraz bardziej popularna w naszym regionie. W półfinałach rugby tag na poziomie gimnazjalnym nasze miasto będą reprezentować dwie najlepsze drużyny czwartkowych eliminacji. Gimnazjum nr 3 Skarżnic i Gimnazjum nr 1. Wśród podstawówek najlepsze okazały się 6 i 10. Półfinały odbędą się 30 września, a finał 2 października. I tu ciekawostka, półfinał szkół podstawowych i finały wojewódzkie zostaną zorganizowane w Zduńskiej Woli, na Orliku przy szkole podstawowej nr 10. Mamy nadzieję, my ogólnie, że po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni, że coś takiego się zacznie, że będzie to przyczynek do tego, że wreszcie zauważą nas w szkołach. Jakby nie patrzeć, my jako rugby klub z Duńska Wola działem i od 6 lat na terenie tutaj z Duńskowolskim również rozgrywamy ogólnopolskie turnieje. Natomiast ciężko jest dojść do tych młodszych, ciężko jest dojść do szkół, do nauczycieli, w jaki sposób ich zainteresować. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do bezpieczeństwa gry w rugby tag, 30 września i 2 października może przekonać się na własne oczy, że można grać w rugby w każdym wieku.